do Tesla Supercharger Highland Park. Tam też jest service center. Idziemy na Full Self Driving Beta. Niekoniecznie ruszyć kierownicą, ale wystarczy ruszyć tymi pokrętłami i on wtedy wie, że nie śpimy. Teraz czekamy na zielone. Czekać aż
nie aktualizować sobie oprogramowania, czekać aż dojdzie ta beta do jego wersji. Takie ja miałem w grudniu na przykład. Strzałka się pojawiła, ruszył sam. Będziemy wjeżdżać na highway. 53. Autobusy mogą jechać tylko 60 i niestety Tesla odczytuje 60 i
zaufania od razu. To jest na pewno do poprawienia, bo to jest, nie ma sensu takie coś. No, niestety w Stanach co jakiś czas to tak jest, że normalna prędkość na tego jest 70, a autobusy tylko 5-60 powiedzmy, bez zaufania do 60. To jest trochę denerwujące. Czasami robi to dość gwałtownie. Też czasami się zdarza i zdarzało teraz, jak byliśmy, jak jechaliśmy z autokopy, że auto dość intensywnie zaczynało zwalniać bez powodu.
jeszcze 10 mil na miejsce. Rusza sama oczywiście. Teraz będziemy jechać. Kabelka do GoPro, mam nadzieję, że baterii wystarczy. Ok, idziemy. 40, tutaj muszę troszkę szybciej zrobić. Chciałbym właśnie, żeby wyłączył przed chwilą kierunkowskaz, tak jakby chciał zmienić pas, nie wiem po co. Zauważyłem, że robimy takie rzeczy. Właśnie tylko zmiana pasa, a poza chwilę się rozmyśla, że jednak nie zmienia. No ale jest to beta, więc jest to wybaczenie. Poprzednio miałem betę w grudniu i muszę powiedzieć, że jest
zauważyłem, żeby to zauważała, że są gorsze warunki do jazdy. Zakręt może chodzić za szybko, może za szybko zmieniać czas i to się może źle skończyć. No może by się źle nie skończyło. Ten kontrola trakcji jest dość dobrze zrobiona i może auto by sobie poradziło. Kierunkowskazu, nawet skręcałem w prawo na skrzyżowaniu, musiałem kierunkowskazu. To też mi się tutaj nie podoba, jeśli chodzi o przygotowanie kierowców do jazdy. Nie trzeba żadnej szkoły brać, po prostu bierzesz test, zdajesz test, jazda praktyczna i masz prawko. No niestety, a jednak niestety na lekcjach, nawet teoretycznych, można się od instruktora parę praktycznych rzeczy dowiedzieć i takich, które się przydają później jeżdżąc. A tutaj niedawno zainstalowałem ten ekranik przed kierownicą 10-calowy z AliExpress oczywiście. No, zdaję egzamin, jeśli chodzi o Apple CarPlay. Fajna rzecz. Jedyne co było dość ciężkie, to jest Tesla z Intel Atom i wtyczkę, którą trzeba wypiąć z komputera. Jest wtedy w takim miejscu niż umiejscowiona, że troszkę się trzeba nagimnastykować ręką, żeby ją wypiąć, to raz. A jeszcze trudniej jest wpiąć tą nową od tego urządzonka. No. Zauważył rowerzystę. No i co teraz, będziemy jechać jak rowerzyści? Albo za 0,7 skręcamy w prawo. No dobra. Patrzcie, co auto robi. No, ominia w końcu samo, ale kierunkowskazu znowu nie wrzuciło. Troszkę mu zajęło, żeby stwierdzić, że trzeba wyprzedzić tych rowerzystów. No ale okej. Skręcam w prawo, czyli na pas. Aha, chodzi o tą wtyczkę. No, trzeba się nagimnastykować. No, tam niby pisze ten producent, że ileś tam czasu jest na to, żeby to zrobić. No, jest to do zrobienia samemu. Nie trzeba tam do jakiegoś warsztatu jechać. Instalacja jest dość prosta. Poza tą gimnastyką z tą wtyczką. Wtyczką, która jest
ręki panelów, czyli po stronie pasażera wysoko trzeba rękę tam ułożyć. No można to zobaczyć na YouTube, jest pokazane, karteczka jest. Z tego co tam oglądałem, to jeśli chodzi o wersję, no tutaj jest, no, ruszył ładnie, na skrzyżowaniu się zatrzymał, mimo że jest czerwona, no, to się zatrzymał i wie, że może jechać. No dobrze. To z tymi, tam jest taki procesor w Radeonie, w Radeonach jest łatwiej, bo też jest flip panel wtyczka, ale po prostu łatwo dostępne, łatwo się to przypina. Cały czas idzie samo zwalnia, zatrzymuje się, rusza pod światłem. To już niepełna autonomia. Oczywiście wymaga tego teraz light, który to steering, czyli żeby lekko ruszyć kierownicą, a tak głównie trzeba, wystarczy gałką przekręcić. Pokręcam go na głośności na przykład. Thank you.
pierwszy service center i showroom tutaj to jest w Chicago nawet. Pierwszy z Richardem. No tutaj jest, są te przedmieścia są takie bogatsze i myślę to było też powód, aby Tesla się umiejscowiła, aby mieć, aby klienci mieli blisko to. Dalej formuję tutaj pasek niebieski, jeśli będzie line change, no ale to powinna sama zrobić. Będę nim za auto robił. Nie wiem, czy kapnie jej za. Nie, pasek, ale to jest kap. Kap, zatrzymał. Zatrzymała, a Supercharger jest troszkę dalej. No i dlaczego tu stanęła? Okej. Dojechaliśmy.